Dobry wieczór Państwu. Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Witam Państwa serdecznie, zarówno naszych gości na sali, jak również tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu, ponieważ spotkanie transmitowane jest online. Ale najserdeczniej pragnę powitać gościa dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, przed Państwem pan Michał Rusinek. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Tomasz Fiałkowski. Życzę Państwu udanego wieczoru i oddaję głos naszym gościom. Wspominasz też w książce, jak po jej śmierci natychmiast pojawiły się rozmaite wspomnienia w rodzaju tego właściciela kawiarni, w której rzekomo ona co niedzielę pisała przez kilka godzin, pijąc kawę z mlekiem. Wszystko się zgadza, tylko ona nienawidziła mleka, więc również nie pisała w kawiarni, nie pisała na serwetkach, ale nie, no oczywiście, że to... Ale to był taki topos wzięty, pisanie na serwetkach, rysowanie na serwetkach, to ten pan był oczytany w każdym razie, bo wiedział, że tak robili artyści. Nie wiem, czy oczytany w wierszach Szymborskiej, ale pewnie jakoś tak. Mówiliśmy tutaj... Mówiłem o tej granicy, którą ona właśnie tak, no nigdy nie byliście po imieniu, nie zaproponowała ci Bruderschaftu, ustaliliście, że tego nie robicie. Mogę się pochwalić, że mnie zaproponowała, było to późno, ja potem nigdy nie wiedziałem przy kolejnym spotkaniu, czy ona pamięta, że jesteśmy po imieniu i starałem się zwracać do niej w takiej formie lekko bezosobowej, co było dosyć kłopotliwe. Ale właśnie ta granica, gdzie ona przebiegała, bo wspominasz tu jednak o rozmowach, no, że unikała rozmów poważnych, unikała, próbowała je zaraz zwekslować na takie tory, no, żartu, anegdoty i tak dalej, ale wspominasz tutaj o tym, jak kiedyś powiedziała, że właśnie, no, że czemu wszyscy się zajmują tylko religijnością osób, które wyznają jakąś konkretną religię, a czemu na przykład jej religijnością nie i czemu nikt się o to nie pyta. To jest taki temat, myślę, że tym by się trzeba było osobno zająć, dlatego że ona bardzo rzadko mówiła o swoich wierszach, natomiast kiedy się ukazywała nowa książka, pojawiały się recenzje, czytała te recenzje i zastanawiała się właśnie, co o niej, co z tej książki wyczytają krytycy. Zawsze jej zależało na tym, żeby wiersz był czytelny. I jeżeli były jakieś wątpliwości co do jakiegoś wiersza, to zawsze mówiła, to na pewno moja wina, bo widocznie mogłam to napisać inaczej. Natomiast miała żal do krytyków, że powierzchownie traktują jej... Właśnie nie wiem, jak to nazwać, bo ona też nie mówiła o tym religijność, ale o to coś, co proponowała zamiast religijności, można powiedzieć. Też słowo metafizyka jest nadużywane zdecydowanie, ale można by je tutaj w jakimś cudzysłowie zastosować. I wiele takich wierszy wymienić. O dziwo częściej ten temat pojawiał się w korespondencji, bo często do niej pisali, nawet księża do niej pisali z pytaniami, z wątpliwościami. I ona bardzo poważnie te listy traktowała. Często one nie przechodziły przez moje ręce, bo były wyłącznie pisane ręcznie, nie dyktowała mi ich, więc nie wiem, co w nich było, ale mam nadzieję, że gdzieś jak zapanujemy nad korespondencją Szymborskiej, to może gdzieś się do nich znajdzie jakiś dostęp i będzie to można przeczytać. Ale jest kilka takich tematów, między innymi też natura, gdzie prawda, przyroda, która właściwie też się nie doczekała jakiegoś osobnego, poważnego opracowania. Gdzieś oczywiście w pojedynczych esejach tak, natomiast, znaczy pojedynczych recenzjach, ale nie osobno. Pamiętam, że chyba podczas tego pierwszego spotkania po Noblu w Krakowie, w Teatrze Starym, chyba wtedy Marian Stala mówił o smutku metafizycznym Szymborskiej i Lema. Porównywał ich. I to właściwie wydało mi się wtedy uderzająco trafne,
ponieważ jakby dwoje pisarzy wybitnych, a równocześnie odrzucających jakby zinstytucjonalizowaną religijność, nie kwestionujących możliwości istnienia jakiejś istoty najwyższej, no i próbujący zbudować wizję świata właśnie na takich podstawach kruchych, może nie kruchych właśnie, i też tacy, którzy do końca wytrwali w tej swojej postawie i odeszli, no nie przeżywając jakiegoś spektakularnego nawrócenia, jak się to zdarzało w Polsce wielokrotnie. Ta analogia mi się wydaje dosyć wyraźna. Znaczy, trudno to komentować, ale jedna rzecz mi się przypomniała, mianowicie porządkując jej papiery, znaleźliśmy, ona zawsze powtarzała, że należy, że testament to jest taki gatunek literacki, który trzeba poprawiać od czasu do czasu i pracować nad nim, więc były różnego rodzaju notatki, bo to nie był, były inne testamenty, notatki do testamentu, i był taki, który znaleźliśmy, który kończył się takim zdaniem, że pogrzeb pragnę mieć świecki, na to, by pójść sama w ostatnią drogę, a Pan Bóg zrobi ze mną, co zechce. Taka była fraza, która nie jest chyba toposem literackim. Nie prawda? Jest chyba tak. No przejmujące. To rzeczywiście przejmujące. No i też oczywiście przejmującą kopalnią takich, zła metafora, kopalnia, ale ja wspominałem tutaj, bo może jeszcze to wyjaśnię, co to jest, wspominałem o takim czarnym notesiku, który faktycznie znajduje się w tej chwili u nas w sejfie, w fundacji, i to jest notes, w którym Szymborska od lat 60. prawdopodobnie, sądząc z charakteru pisma, zapisywała pomysły na wiersze, zapisywała pojedyncze frazy, czasami rymy, czasami metafory, czasami tytuły nawet, chociaż tytuły wymyślała zazwyczaj na końcu i nie lubiła tytułów, najchętniej nie tytułowała wierszy. I przejmujące jest to, że bo oczywiście jeżeli wykorzystała, no to wykreślała takie pomysły, natomiast przejmujące jest to, że większość tych fraz jest niewykreślonych. Również tam są frazy, powiedzmy, takie quasi dotyczące religijności, czy quasi religijności, czy metafizyki. Czyli że jest, można by napisać książkę o nienapisanych wierszach Wisławy Szymborskiej w oparciu o ten notes. No, oczywiście jest do tego przyczynek, bo kiedy pan Ryszard Krynicki wydawał tom Wystarczy, no to faktycznie opisał również te okruchy, te ostatnie właściwie notatki do wierszy, które nie powstały, o których Szymborska nawet o niektórych z nich mówiła, wspominała, więc mieliśmy jakieś tropy. No ale faktycznie ostatnim zdaniem poetyckim, które zapisała, jest zdanie: kiedy umiera, wierzy już w zaświaty. Co trochę podsumowuje wątek. Tak, no chciałem przejść do innego tematu, mianowicie do podróży, bo to był taki element twojej pracy, czy współpracy z Wisławą Szymborską, dość w pewnym momencie niespodziewany, bo to, że ona się w ogóle zdecydowała na te podróże, no główna tu zasługa chyba Kasi Kolendy-Zaleskiej i czy też tego pomysłu na film, bo to jakoś nie wiem, co było najpierw. Nie, to chyba nie. To jednak to przy całym szacunku do Kasi, no to kilka tych podróży było faktycznie sprowokowanych filmem. Natomiast tak naprawdę Szymborska chyba w pewnym momencie, i to dosyć szybko, powiedziała sobie, że tak no raz do roku, góra dwa razy do roku może wyjeżdżać. I tak naprawdę tu się zaczynały spore kłopoty, bo kiedy ją zapraszano, no to proponowano oczywiście bardzo bogate scenariusz tego wyjazdu, że będzie miała 3 spotkania autorskie, podpisywanie książek w księgarni, spotkania, sesję zdjęciową i tak dalej, i tak dalej. I ona, no niestety moimi mailami, wszystko to kasowała i mówiła, że może być, owszem, wyjazd na 5 dni, niech będzie, jedno spotkanie autorskie, żadnych zdjęć, ona chętnie prześle, ma takie swoje bardzo ładne z Lubomierza, w razie czego jest do wykorzystania. Wywiad, owszem, jeden, ale wcześniej,
To znaczy nie, żeby na miejscu udzielać wywiadu, tylko ktoś przyjeżdżał z tego kraju, z dziennikarzy, zostawał lekko upity najpierw, żeby go zmiękczyć, a dopiero potem udzielała mu wywiadu i wtedy się godziła. No, tutaj bywało też różnie na miejscu, bo też próbowano mieć na nią jakieś zakusy, ale z jednej strony pytana, co najbardziej lubi w podróżach, to odpowiada, że wracać do domu, ale z drugiej strony te podróże były jednak jakimś rodzajem rozrywki. Jej one spore dawały. Zastanawialiśmy się zresztą z wspomnianą przez ciebie Kasią Kolendą, czy w czasie tych kilku wyjazdów powstał jakiś wiersz inspirowany wyjazdem. I tak naprawdę u niej bardzo rzadko takie wiersze w ogóle powstawały. Te takie bardziej publicystyczne, typu fotografia z 11 września na przykład, czy ewentualnie głos w sprawie pornografii, jest oczywiście jakoś inspirowany jakimś wydarzeniem, czy jakimiś wydarzeniami. Natomiast chyba to nie było tak, że nie istniało takie proste przełożenie. Coś się wydarzyło i zostawało zapisane w postaci wiersza. Ale jest taki wiersz przed podróżą, który powstał mniej więcej wtedy, kiedy ona faktycznie trochę więcej podróżowała. I zresztą bardzo lubiła samoloty. Więc są tam pewne znaki podróżowania. Ale myślę, że może właśnie było czasami odwrotnie. To znaczy, że ona już w tym ostatnim okresie chętnie podróżowała do dzieł sztuki na przykład, o których wcześniej, którymi wcześniej się już zajmowała, które wcześniej ją fascynowały. To raz których... chyba. To chyba tak mogę to powiedzieć, raz, że to był wyjazd do Holandii, do Mauritshuis i do Rijksmuseum, żeby obejrzeć Vermeera ukochanego. I to faktycznie było jedno z bardziej wzruszających doświadczeń z tych podróżniczych moich z nią wspólnych, mianowicie zamknięto mu, znaczy wpuszczono ją przed otwarciem muzeum. Mauritshuis jest, jak Państwo pewnie wiedzą, bardzo zatłoczonym muzeum w Hadze. No a myśmy mieli przez pół godziny tego Vermeera dla siebie po prostu. Gdzieś tam dyskretnie jakiś strażnik się pojawił, ale bardzo dyskretnie, więc go właściwie nie było widać. Coś jeszcze pytałeś i ja zapomniałem teraz. Nie, to tyle. Chyba tyle. Tak? Natomiast raz się zdaje się... Że bardziej jeździła, przepraszam, wiem co chciałem powiedzieć, że ja odnoszę takie wrażenie i próbuję to udowadniać w książce, że ona jeździła bardziej do ludzi niż do miejsc. To znaczy, owszem, chciała zobaczyć ścianę płaczu w Jerozolimie, ale bardziej przeżywała spotkania ze swoimi przyjaciółmi, którzy albo w 48, czy 9, albo w 68 wyjechali do Izraela i nie miała z nimi kontaktu. I to faktycznie chyba było dla niej ważniejsze. Już nie mówiąc o tym, że wyjazd do Wilna odbył się tylko dlatego, że kiedy dostała oficjalne zaproszenie, powiedziała nie, ale kiedy zadzwonił do niej Miłosz, powiedział: Wisławo, chcę ci pokazać swoje Wilno. Mówi, no to nie mogłam odmówić, musiała takie coś. No, z podróżą do Izraela wiąże się też ta wspaniała anegdota, jeśli mówimy o jej stosunku do spotkań, wizyt i rozmów, o tym jak właśnie odmówiła kolacji z Szymonem Peresem, a potem jednak poszła na kolację z kim innym i okazało się, że Peres siedzi w tej samej restauracji i udaje, że jej nie widzi. Oboje bardzo elegancko udawali, że siebie nie widzą. Ale faktycznie to ona poszła do restauracji ze swoim tłumaczem. Ona w ogóle miała do tłumaczy stosunek szczególny i uważała, że tłumacz to jest taki ciąg dalszy. Prawda? Więc jeżeli się godziła na wywiady zagraniczne, to przecież przede wszystkim ze względu na tłumacza, żeby sobie coś zarobił, żeby się trochę sprzedało chociaż tej książki. Kiedyś zapytała Claire Kavanagh, czy ona troszeczkę chociaż zarobiła. Na tym Claire powiedziała z amerykańską rozbrajającą szczerością: tak, zrobiłam sobie jedną plombę w zębie. Więc a to dotyczyło jednej książki tylko, więc to nie myślę, że nie było tak źle. Więc to faktycznie była taka pożegnalna kolacja z tłumaczem. Wybrała tłumacza. Nie, nie, nie.
polityczne, no może nie. Pamiętam, że niedługo po Noblu, kiedy jakby szerszej publiczności ujawniono twórczość limerycystyczną Szymborskiej i humorystyczną, zresztą twoja przygoda nią zaczyna się też od limeryków, jeszcze przed Noblem. Pamiętam, że Jerzy Pilch wtedy jeszcze w Tygodniku Powszechnym opublikował felieton, w którym trochę się irytował, żeby właśnie nie robić z Wisławy Szymborskiej humorystki i limerycystki wyłącznie, że jednak ona jest przede wszystkim wielką poetką. Głównie to zdaje się Joasi Szczęsnej i Ani Bikont miał za złe, że zanadto eksponują ten wątek, ale wydaje mi się, że dla niej to była też rodzaj, poza tym, że bardzo to lubiła i miała tego rodzaju poczucie humoru, to też był to rodzaj dla niej tarczy ochronnej po prostu. Tak, ja próbuję, właściwie większość tej książki to jest próba analizy takiego fenomenu jej, pierwsze anegdoty, po drugie właśnie poczucia humoru i zabaw literackich. Wydaje mi się, że to jest tak, że pojawiają się takie zarzuty i zresztą słuszne, że z Szymborskiej zrobiono, media zrobiły właśnie taką rozchichotaną starszą panią, która się wyłącznie zajmowała zabawami literackimi. Krąży zresztą, nadal krąży, bo widziałem, że teraz po Facebooku krąży taki wiersz, jak ja się czuję. Wiersz to chyba szumnie powiedziane, który został jej przypisany. Szaloną popularnością się cieszy w placówkach służby zdrowia, głównie geriatrii i sanatoriach różnego rodzaju. No w każdym razie straszne to jest. Ale krótko mówiąc, wracając do jej pomysłu, myślę, że tak jak mówisz, to znaczy, że ona stworzyła jakiś rodzaj takiej tarczy ochronnej, obronnej, rodzaj właśnie takiego kokonu ze swojego poczucia humoru i z anegdoty. Anegdota w ogóle jest czymś takim niezwykłym, że to jest przecież historia, która musi mieć puentę, a puenta zamyka dyskusję i po puencie już bardzo trudno zadawać więcej pytań na jakiś temat. I często, kiedy jej zadawano takie pytania, i czy to w sytuacji towarzyskiej, czy to w sytuacji wywiadu, to ona odpowiadała anegdotą. I to jest tak, że dziennikarz, jak ma anegdotę, to ją oczywiście zacytuje. To jest jasne, bo jest szalenie atrakcyjna z tego punktu widzenia. Natomiast to były takie atrapy odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że ona uważała, że na tematy poważne należy odpowiadać wierszem. Ona powinna odpowiadać wierszem, że to jest ten jej język, ten najbardziej esencjonalny i ten jej gatunek literacki, w którym właśnie powinna mówić o takich rzeczach. Wywiadów nienawidziła ze względu na takie właśnie rozdrabnianie się, rozmienianie, rozwadnianie czegoś, co powinno się, wprost przeciwnie, co powinno być bardzo zesencjalizowane. Natomiast właśnie dowcip, anegdota, no, była taką zasłoną dymną. Jeszcze taki jeden wątek jest w książce i jakby wątek dotyczący tych ostatnich lat życia Szymborskiej, bardzo piękny, to znaczy ten przystań, oaza, jaką ona znalazła w Lubomierzu i ta zupełnie bezinteresowna przyjaźń, jaką okazali jej i profesor Andrzej Białas, i profesor Wiesław Czysz, jego żona i szwagierka, i to, że ona właśnie, że Wisława Szymborska miała dzięki temu takie miejsce, do którego mogła uciec i być wyłącznie sobą i nie musiała przybierać żadnych masek ani porać się z napastnikami. Myślę, że tak. Bardzo zresztą kiedyś zabawnie, bo to wtedy zazwyczaj wypadały jej urodziny, kiedy ona była w Lubomierzu i gdzieś w gazecie przeczytała później, że Szymborska spędza swoje urodziny gdzieś tam w lesie, z dala od ludzi. No więc państwo Czyżowie i profesor Białas nie byli traktowani przez media jako ludzie. Bardzo im się to podobało. Ale to było też miejsce, myślę... Kiedy się zaczęła ta znajomość? Długo zanim ja nastałem, więc też nie mogę tego, nie jestem w stanie tego odtworzyć ja. Natomiast ona, to były bardzo ważne dla niej też miejsca, ważne spotkania, dlatego że to były spotkania z ludźmi, można powiedzieć, spoza branży. Bo to jest też tak, że ona nie przepadała za spędami poetyckimi. Wprawdzie miała bardzo wielu przyjaciół poetów. Nie wiem, czy z nimi rozmawiała o poezji tak naprawdę. Chyba rozmawiała z nimi o czymś innym głównie. Natomiast też miała takie wrażenie, że jeżeli poeci się
się wyłącznie duszą we własnym sosie, to, to coś niezdrowego wtedy się rodzi. Natomiast, że powinno się mieć znajomych z różnych branż, o różnych zainteresowaniach, którzy mogą otworzyć na różne... wybitnych fizyków. Absolutnie. I oni, na przykład, podobno tam był taki rytuał, że czytano jakąś jedną książkę i dyskutowano o tej książce. To była bardzo często książka na przykład, może nie naukowa, no bo powiedzmy, że nikt z nas nie byłby w stanie przeczytać książki naukowej z dziedziny fizyki czy matematyki, ale popularno-naukowa. Przeczytać, tak, ale zrozumieć. No więc właśnie, masz rację, tak. No więc tak, tak. Pamiętam, był taki jeden rok, kiedy oni dyskutowali, wyszła, ukazała się jakaś biografia Pascala. I głównym tematem wówczas w tym Lubomierzu był Pascal. No ale to zawsze ją frapowało. Ja niedawno właśnie przeczytałem na nowo wszystkie lektury nadobowiązkowe wydane w tym bardzo grubym tomie. I to jest, no pomijam, że to jest pasjonująca lektura, bo są świetnie napisane teksty, ale najbardziej w ogóle fascynuje w tym ta rozległość, że tak powiem, zainteresowań. Czasami widać, że w niektórych tekstach, że to są rzeczy, które ją naprawdę fascynowały i rzeczy, które się pojawiają w jej wierszach zresztą. To, co mówiłeś o stosunku do natury, no to widać w bardzo wielu lekturach nadobowiązkowych, że ona uwielbiała książki przyrodnicze, popularno-naukowe, przyrodnicze. Nie darmo jedną z osób, które chciała spotkać, była Jane Goodall, specjalistka od szympansów i badaczka, właśnie zoolożka. Myślę, że w ogóle lektury nadobowiązkowe to był taki gatunek trochę lżejszy, ale też, który pozwalał jej opowiedzieć o czymś ważnym, a o czymś, co się w jakimś sensie nie mieściło w wierszu. Jest taka chyba najbardziej znacząca lektura, znaczący felieton w ramach lektur nadobowiązkowych, poświęcony Ellie Fitzgerald, gdzie się pojawia taka fraza, no nie pamiętam jej dokładnie, że chciała o niej napisać wiersz, ale jakoś nie mogła, nie znalazła pomysłu na ten wiersz, więc poświęca jej, czyli Ellie Fitzgerald, felieton, no a kilkanaście lat później jednak dojrzała do napisania wiersza Ella w niebie, czyli to był też ten sam temat, drugi raz podjęty. Ja pamiętam, jakoś zapamiętałem wyraziście szalenie sprzed wielu, wielu lat lekturę w życiu literackim jeszcze właśnie, takiej lektury nadobowiązkowej, która dotyczyła książki historyka niemieckiego Kurta Baszwica o czarownicach. I tam to jest w ogóle wspaniały tekst właśnie o tolerancji, o nienawiści, o tym, jak się można jej przeciwstawić i o wadze w pewnym miasteczku niemieckim, gdzie właśnie ważono czarownice i ta waga była jakoś tak ustawiona, że one się dzięki ważeniu na niej okazywały nie być czarownicami i unikały stosu. I to jest właściwie przypowieść, która też mogłaby się stać materiałem wiersza. Ale jakoś tym razem się nie stało. Ale myślę, że wiele takich tematów, powiedziałbym, bardziej społecznych, można znaleźć, czy więcej, można ich znaleźć właśnie w lekturach nadobowiązkowych niż w wierszach. Pamiętam, kiedy Joanna Szczęsna i Anna Bikont pisały biografię, szukały bardzo feminizmu Szymborskiej. Więc w wierszach Szymborskiej trudno go znaleźć. Można, ale nie jest to. Tam jest kilka takich wierszy, które są feministyczne, ale nie. Natomiast w felietonach, o i owszem, tam jest tego na pewno dużo więcej. Jeszcze jedna jej fascynacja. Film. Szalenie mnie wzruszyła ta opowieść o tym, jak właśnie już w ostatnich dniach, tygodniach życia chciała obejrzeć 12 gniewnych ludzi i Cud w Mediolanie. Już nie obejrzała, ale to świadczy o tym, czym dla niej film był. Zresztą ja ją zapamiętałem z jakichś premier, zapamiętałem ją z premiery Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana, co ze zdumieniem sobie uświadomiłem dzisiaj. Na premiery chodziła niechętnie tak naprawdę, bo tam wówczas było niebezpieczeństwo, że ktoś ją napadnie i będzie chciał pytać, co sądzi o filmie na przykład. To jest wybitnie niestosowne pytanie zaraz po filmie. Ale faktycznie były dla niej bardzo ważne. Filmy były dla niej bardzo ważne i bardzo zawsze chodziła, ale właśnie po premierze na filmy Woody Allena,
dużo o nich mówiła, ale też tu jest przytoczona historia pewnej sceny filmowej, której z filmu Charlie'ego Chaplina, której nie było, którą Szymborska wymyśliła, ale wymyśliła ją tak dobrze, że była przekonana, że ta scena w filmie jest. Wyobraźnia była silniejsza od wspomnienia. Pamiętam też, jak kiedyś właśnie odpierając jakiś kolejny atak w sprawie wywiadu, tłumaczyła, że ona zupełnie nie rozumie, dlaczego właśnie chcą wszyscy z nią rozmawiać o niej, że na przykład gdyby ktoś przyszedł i chciał z nią porozmawiać o Fellinim, to proszę bardzo, oczywiście też by odmówiła. Też by odmówiła. Czy ja bym później musiał odmawiać, to jest kłopotliwe. Ale to było... Przypomniałem, że myśmy raz z moją żoną poszliśmy, zabraliśmy ją do kina 3D, bo to wtedy pierwszy raz się pojawiły, było któreś tam kino. I to nie były prawdziwe filmy, tylko taki był film przyrodniczy właśnie. I poszliśmy do tego kina, a później ona nas miała wziąć do restauracji. Zarezerwowaliśmy jakiś tam stolik w restauracji i to był na nieszczęście film o oceanie i o rybach. A restauracja okazała się rybna. Ta zarezerwowana i później nie bardzo było co wybrać z karty, bo po takim filmie niestety nie da się jeść, jak przepływały takie, ale ona była przeszczęśliwa w tym kinie, że to taka technika ją fascynowała. Jeszcze zanim oddamy głos publiczności, bo mam nadzieję, że ktoś będzie jeszcze chciał cię zapytać, jeden temat już nie dotyczący książki, a mianowicie dalsze ciągi także w twoim życiu, tej przygody z sekretarzowaniem Wisławie Szymborskiej, czyli Fundacja Wisławy Szymborskiej. Jakie plany? O, takie. Jakie plany? To w ogóle to powtarzam zawsze, że ona właściwie to ona wymyśliła tę fundację. To znaczy, to nie jest tak, że myśmy mieli dużo do wymyślania, do obmyślania. Mieliśmy do obmyślenia tak naprawdę nagrodę jej imienia, bo to jest coś, czego ona by nie śmiała sama sobie takiego pomnika zbudować. Myśmy uznali, że taki pomnik mamy obowiązek jej zbudować. Ale myślę, że przede wszystkim jest to, że nawiążę do tej lokomotywy, o której ona sama mówiła, że ponieważ ona nie miała siły w jakimś sensie być lokomotywą dla innych młodych poetów czy pisarzy, to zobowiązała w pewnym sensie nas do tego, żebyśmy się zajmowali promowaniem poezji i to jest nasze podstawowe zadanie. Jeśli pytasz o plany, no to w tym roku nieco się zmienia i formuła nagrody imienia Wisławy Szymborskiej i termin, dlatego że byliśmy doklejeni do festiwalu Konrada, przenosimy się teraz doklejamy się do festiwalu Miłosza, który ma być od tego roku już co roku, a nie co dwa lata. Także nagroda będzie wręczana w czerwcu, 11 czerwca bodajże. Zmieniliśmy jury, to znaczy to nie tak, że myśmy zmienili, tylko faktycznie po 3 latach. 3 lata to jest chyba najlepsza kadencja dla jurorów w tym przypadku. No i też dokonaliśmy pewnych zmian w obrębie samej nagrody, ponieważ 3 razy była wręczana jak na razie i 2 razy jurorzy postanawiali nagrodę tę podzielić, uważając, że ona jest za wysoka i że trzeba jednak nagrodzić więcej poetów, więc tak naprawdę teraz wprowadziliśmy już osobne kategorie i to nawet kategorie de facto 3, dlatego że to będzie nagroda główna, czyli ta niepodzielna dla poety polskiego, czy poetki, tak? I nagroda druga w pewnym sensie, to znaczy dla poety tłumaczonego z innego języka oraz dla jego tłumacza, czyli de facto będą 3, no chyba, że na przykład będzie to tłumacz Dantego, no to wówczas nagrody będą 2. No, Dante może też by nie pogardził. No chyba, że przyjdzie jakoś. Przyjdzie. Dobrze, to może teraz, bo rozumiem, że będziesz też podpisywał książki, Państwo... jeśli ktoś będzie chciał, żeby mu podpisać. Natomiast teraz oddałbym może głos Państwu, służę mikrofonem.
A to już pytanie już wybrzmiało, ale jeszcze raz, tak? Czy dla wszystkich? To, proszę Pani, to teraz to samo, tylko jeszcze raz. Szczególnie proszę nie ominąć tego fragmentu o książce, komplementu na temat książki. Bardzo mi miło uczestniczyć w spotkaniu. Nazywam się Marta. Fantastycznie mi się czytało książkę. Jednak mam pytanie w związku z planami. Czy jest w planach ciąg dalszy? Z tego względu, że po tych 15 latach współpracy no mam tak niedosyt tych 300 stron. Bardzo miło, ale wydaje mi się, że to jeżeli wydawnictwo się zdecyduje na kolejne wydanie, to może jeszcze wprowadzę jakieś nowe poprawki na przykład, czy coś skoryguję, ale nie sądzę, żeby można było napisać po pierwsze tę książkę jeszcze raz, albo napisać ciąg dalszy. Być może jeżeli coś się wydarzy zabawnego, czy godnego uwagi w samej fundacji, no to wtedy być może coś napiszę o fundacji, ale ja też miałem takie wrażenie, ponieważ mnie nie wolno było mówić o wierszach Szymborskiej. Ona zakazała. Powiedziała, że jak będę chwalił, to mi nie uwierzy, a jak będę ganił, to jej będzie przykro. No więc w ogóle nie mogłem nic poza interpunkcją sugerować. Więc mam taki niedosyt, jestem takim niespełnionym polonistą, wie pani, więc może po prostu siądę i napiszę jakieś 300 stron o wierszach Wisławy Szymborskiej. Trochę to zabrzmiało jak groźba, przepraszam, ale... Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Chciałem zapytać takie proste pytanie. Anegdotyczne powiedzenie o tym, że przed Noblem panią Szymborską się odwiedzano, a po Noblu panią Szymborską się zwiedzano. Czyje to są słowa? Kto to? Pani Szymborska? Tak, to pani Szymborska. Natomiast faktycznie mówiła, że mnie się teraz zwiedza i miała takie, no może nie wycieczki, ale zapomniałem o tym napisać. Dobrze, że mi pan przypomniał. Bo parę razy do mnie dzwoniono z różnych biur podróży i pamiętam taki telefon od jednej pani, która powiedziała, że właśnie przyjechała jakaś grupa gdzieś tam powiedzmy z Włoch i że oni tak, mają w programie Auschwitz, Wieliczkę, Wawel i czy można by było jeszcze Szymborską. Więc to było słuszne stwierdzenie. Tak było. Czy od samego początku pan miał zamiar pisać o Szymborskiej? Czy pomysł ten zrodził się potem? Czy robił pan takie notatki jak na przykład Agnieszka Kosińska do Miłosza? Niestety nie robiłem. Jestem leniwy bardzo i tak naprawdę jak zabierałem się do pisania tej książki, to miałem takie poczucie, że zawaliłem, że powinienem był robić właśnie takie notatki i pisać dziennik, szczególnie tego okresu najciekawszego, to znaczy właśnie od przyznania do wręczenia nagrody. Wtedy się faktycznie dużo bardzo ciekawych rzeczy działo. Ja tego nie robiłem i bardzo żałuję. Natomiast odzyskałem cudownym sposobem dostęp do swoich maili z lat 90., bo zmieniają się różne programy pocztowe i te stare maile są po prostu nieczytelne na nowych komputerach, czy nowych programach. Ja miałem zarchiwizowane swoje maile sprzed tych kilkunastu, piętnastu lat i udało mi się za pomocą jakiegoś nowego programu je odtworzyć. I to było po prostu dla mnie źródło informacji. Również niestety to było tak, że ja na przykład idealnie, wspaniale pamiętałem jakąś sytuację, która kiedyś się gdzieś tam wydarzyła i później czytałem relację swoją własną niestety, no ale z tego wydarzenia pisaną na gorąco. Okazywało się, że to było zupełnie co innego. Nasza pamięć niestety ma taką tendencję do zaginania lekkiego czasoprzestrzeni. Szczególnie ja mam taką tendencję do zmierzania w stronę anegdoty, więc czasami lubię zmienić w stronę anegdoty. Tak, no czułem się...
trochę w tym przypadku tego obiektu akurat. Ale pani pytanie było, kiedy postanowiłem napisać. Ja w ogóle nie chciałem pisać tej książki. Wspominany tutaj już wielokrotnie Jerzy Ilg stosował sobie tylko znane metody socjotechniczne, część zakazanych zresztą prawem, moim zdaniem, ale nie. Ja jeszcze próbowałem ostatnim, gdzieś pół roku temu próbowałem przedłużyć, może nie w tym roku, może w przyszłym. Teraz jest rocznica, 20. rocznica Nobla, to może nie warto, ale nie, byli nieugięci. Ale też ja wiem, że to brzmi jak truizm i banał, ale ja tę książkę napisałem dla siebie. Znaczy dopiero jak ją napisałem, to się zorientowałem, że ona mnie samemu była potrzebna, żeby sobie różne rzeczy uporządkować i w jakimś sensie przeżyć takie rzeczy, na których przeżycie nie miałem czasu, szczególnie w tych ostatnich tygodniach. Można, Jerzy, jestem. Ja mam takie pytanie. Pani Wiesława była na pewno wybitną osobowością. I teraz mam do pana pytanie, czy przez te 15 lat obserwował pan u siebie zmiany, jakie spowodowała kontakt bezpośredni i przez te 15 lat z panią Wiesławą. Dziękuję. To jest mordercze pytanie. Właściwie, gdybym miał psychiatrę na przykład, to by było pytanie do mojego psychiatry. Ale nie mam psychiatry, więc też nie mogę się zasłonić z kimś. Oczywiście, że myślę, że obcowanie z kimś takim wpływa na i to nie tylko na mnie, na pewno na wiele osób, które się z nią jakoś przyjaźniło, bo bliżej, częściej się z nią spotykało. I myślę, że to na pewno wpływa. Czy ja się zmieniłem? No, na pewno... Nieodwracalne, różne, ale o nich nie chcę mówić. Nie, ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Mianowicie ja bym się na pewno nie odważył uprawiać własnej twórczości literackiej. Ja pisuję właściwie wyłącznie dla dzieci, ale wszystko jedno. Zaczęło się to od tego po raz czwarty, zupełnie nie wiem, po raz czwarty będę musiał przywołać Jerzego Ilga. To już będzie ostatni raz. Ale muszę opowiedzieć historię, jak zacząłem pisać dla dzieci. Mianowicie Jerzy Ilg przyszedł do Wisławy Szymborskiej namówić ją, żeby przetłumaczyła wiersze Aleksandra Alana Milna, tego od Kubusia Puchatka. Akurat ja też wtedy byłem u niej w mieszkaniu i szurałem papierami. I ona Ilgowi odmówiła. Powiedziała, że nie, że ani nie zna angielskiego, ani przecież nie pisała nigdy dla dzieci, co nie jest do końca prawdą, ale że nie. No więc Jerzy Ilg przetoczył wzrokiem po wszystkich obecnych, czyli mnie, i powiedział, to może ty. Tak było. Tak było. Więc w pewnym sensie to wszystko przez Szymborską. Dobrze, to myślę, że zakończymy to spotkanie, ale jeszcze nie całkiem, bo właśnie Michał będzie podpisywał. Ktoś będzie chciał. Oczywiście. Jeśli ktoś będzie oczywiście chciał, jeżeli. Więc bardzo prosimy. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo zechcieli przyjść w taki wieczór. Przede wszystkim. Dziękuję bardzo.